Na drodze klasycznego paputnictwa polski październik. Mimo, że Gomułka wyłożył dziś karty swojej taktyki, nikt z polityków obozu polrealistycznego, udzielających mu niedawno moralnego kredytu, nie przyznał się otwarcia do błędu, że dał się zwyczajnie oszukać. Przeciwnie, polrealistyczna wersja głosi, że Gomułka odchodzi od października. W ten sposób poprzednia ocena uznana zostaje za błędną, a zasada polskiego października za słuszną i pozytywną. Zwróciliśmy wyżej uwagę, że akceptowanie pewnych form słownych wywiera nieraz decydujący wpływ na treść. W danym wypadku przyjęcie formy polskiego października za rodzaj neopozytywizmu. Pociąga za sobą doniosłe konsekwencje w stosunku politycznym. Oznacza zejście na nową płaszczyznę racji narodowej. Cóż bowiem kryje się pod nazwą polski październik? Nie mówimy przecież polski kościuszko lub polski 3 maja, tylko zwyczajnie kościuszko 3 maja. Natomiast słusznie użylibyśmy określeń takich jak powiedzmy polski Bonaparte. Polski Termidor, etc., dla podkreślenia analogii, niejako polskiego wydania jakiejś historycznej, gdzie indziej już zaistniałej postaci lub zdarzenia. Nazwa miesiąca październik w znaczeniu historycznego zdarzenia używana jest w całym świecie jednoznacznie dla określenia zwycięstwa bolszewizmu w Rosji w 1917 roku. Innego znaczenia nie posiada. Nazwanie więc czegoś, co zaszło w Polsce, polskim październikiem, oznaczać może tylko analogię polskie wydanie w nawiasie bolszewizmu. Można je uważać za lepsze obiektywnie lub subiektywnie, dlatego tylko, że jest wydaniem polskim, ale niepodobna się łudzić co do intencji samego wyrazu. Co to jest prowokacja? Encyklopedyczne tłumaczenie brzmi cudzysłów podstępne nakłanianie do działania, które może pociągnąć zgubne następstwa dla osoby prowokowanej i osób trzecich. Gdyby się zatrzymać tylko przy tej definicji, to działalność komunistycznego, w cudzysłowie, Komitetu Rozbudowy Stosunków z rodakami na obczyźnie z siedzibą we wschodnim Berlinie. Polegająca na namawianiu emigrantów, aby współdziałali za granicą we wszystkich sprawach, które są wspólne z interesami ojczyzny i narodu, zawiera elementy typowej prowokacji. 1. Cudzysłów podstęp. Gdyż pod hasłem interes ojczyzny i narodu kryją się w istocie interesy międzynarodowego komunizmu. 2. Cudzysłów zgubne następstwa dla osoby prowokowanej, gdyż rozumiejąc pod osobą naród nakłaniany jest on, aby pośrednio przyczyniał się do stabilizacji własnego ujarzmienia. Trzy cudzysłów dla osób trzecich, gdyż współdziałanie z międzynarodowym komunizmem przyczynia się do potencjalnego zagrożenia innych narodów. Ale pojęcie prowokacji w powszednim życiu jest dość rozciągłe. Jeśli cofniemy się nawet do tak anachronicznego już wzoru jednostkowej prowokacji, jak na przykład afera Azefa, to i tam spotykamy elementy działania na dwie strony. Który w każdej prowokacji nie zawsze da się rozgraniczyć. Bo czy leżało w interesie eserowskich terrorystów zabójstwo m.in. plewego, czy. Księdza Sergiusza, zorganizowane przez Azefa? Niewątpliwie tak. Dlatego to z jednej strony naczelnik Wydziału Ochrany, generał Gerasimow, w przystępie złego humoru krzyknął na Azefa: cudzysłów, od tej chwili krzyżyk na podwójnej grze. A z drugiej strony komitet centralny Eserów, po zdemaskowaniu Azefa przez Burcewa, Odpuścił go, jak się wyraził łopatin, a były nawet głosy, że centralny komitet już wcześniej wiedział o jego kontaktach z policją. Prowokacja jest więc zawsze do pewnego stopnia grą na dwie strony. Prowokacja komunistyczna zawiera nieodmienne elementy papódnictwa mniej lub więcej zamaskowany czyli pozornego kompromisu, co ze swojej strony umożliwia różną interpretację i w konsekwencji nie wiadomo, gdzie się kończą pozorne interesy osoby prowokowanej, a zaczynają interesy prowokatora. Plan prowokacji obliczony jest więc tylko na to, aby waga gatunkowa korzyści na głównym torze przeważała wagę gatunkową kompromisów na bocznych torach. Prowokacja typu Gomułkowskiego, zastosowana do emigracji polskiej, pokrywa się z instrukcjami wspomnianego Komitetu Dywersyjnego we wschodnim Berlinie. Nie wymaga od emigrantów, aby powracali do kraju, czyli zrzekli się swego stanowiska ideowego. Wymaga, by w najważniejszych sprawach popierali interesy, w cudzysłowie, ojczyzny. Czyli ukryte za tym sloganem interesy międzynarodowego komunizmu. Emigracja polska nie jest emigracją antykomunistyczną. Tak brzmi deklaracja polrealizmu, ustalając tezę. Nie jesteśmy białą emigracją, jesteśmy emigracją antysowiecką, a raczej antyrosyjską. Jak dalece teza ta przeniknęła do świadomości politycznych działaczy polskich, świadczy fakt, że trzymają się jej de facto wszystkie oficjalne polskie grupy polityczne. W konsekwencji, mimo że tego rodzaju okulna instrukcja nie została nigdy rozpowszechniona, zorganizowana emigracja polska stroni się od sojuszu z jakimkolwiek ideowym frontem antykomunistycznym a tylko formalnie solidaryzuje się z przedstawicielami tych państw wschodnioeuropejskich, które padły ofiarą bezpośredniej agresji sowieckiej po II wojnie światowej. Jest to pozycja zasadnicza i powinno się o niej pamiętać, aby nie oszukiwać siebie i innych. Oficjalne stanowisko polrealizmu nie jest ideologiczne, a ma być realistyczne. Polrealizm nie jest a priori wrogiem komunizmu, lecz sojusznikiem wszystkiego, co polskie. Można to stanowisko ochrzcić mianem szczerego patriotyzmu, a nawet superpatriotyzmu, jeżeli się zważy, że nie waha się dla tego celu nawet przed współpracą z komunizmem. Nie można natomiast zaprzeczyć, że dopóki władza nad Polską znajduje się w rękach komunistów. Daje to nacjonalkomunizmowi znakomitą sposobność takiego lawirowania politycznego i takiego przesuwania rzeczy polskich na szachownicy patriotycznej, które może zapewnić mu maksimum skuteczności w kraju i maksymalną infiltrację w szeregi emigracji. Cudzysłów, wspólny front z komunistami. Jest jawny i jest ukryty. Do ukrytego należą różne objawy penetracji agentów komunistycznych. Zawdzięczając jednak istnieniu współpracy jawnej, nie da się ustalić z całą pewnością, czy te lub inne stanowisko polityczne zostało zajęte za podpuszczeniem agentury, czy ze szczerego przekonania, wyrobionego pod wpływem wytworzonego nastroju. Weźmy przykład, który może być klasyczny pod tym względem. Utalentowany pisarz katolicki Jan Bielatowicz, człowiek stojący ponad wszelkie podejrzenia o uleganie wpływom komunistycznym pisze w cudzysłów Antykomunizm nie może służyć jako program polityczny. Emigracja ma na celu dobro narodu polskiego. Granica na Odrze i Nysie to sprawa narodu i dlatego walczy o nią jak może. Bez oglądania się na to, czy to na rękę, czy nie na rękę komunistom. Dziennik Polski, Londyn, 27 października 1961 roku. Wypowiedź pochodzi od katolika, w nawiasie, prawdziwego, a więc człowieka związanego z pewnym światopoglądem, czyli z natury rzeczy, zobowiązanego do postawy ideologicznej. A mimo to stwierdza, że antykomunizmu nie można traktować za program, oraz dopuszcza możliwość działania na rękę komunistom, jeśli to leży w interesie narodu. Tym samym interes narodu stawia ponad interes ogólnoludzki i ponad interes kościoła. Na zebraniu SPK Italia w Rzymie, 18 listopada 1961 roku Ostatni ambasador wolnej Polski przy Watykanie, Kazimierz Papi, oświadcza m.in. Są sprawy wspólne, zagadnienia istotne, które obowiązują wszystkich Polaków i wymagają wspólnego wysiłku. Wiemy, że tak jest, bo od wielu lat nad tymi sprawami pracujemy. Ale opowiem Państwu, dla chwili rozweselenia, taki wypadek z niedawnej bardzo przeszłości. Jeden z nas, przedstawiając swoim partnerom jednej z kancelarii zachodnich naszą argumentację za szybkim uznaniem granicy od Ranysa, usłyszał od swego rozmówcy. A to ciekawe, bo te same argumenty słyszałem wczoraj od ambasadora Polski Ludowej. Jak widać z tego, ambasador papi nie dopuszcza nawet myśli, że to, co on uważa za chwilę rozweselenia, może być w istocie smutnym rezultatem prowokacji komunistycznej, która doprowadziła do tego, że na przykład akurat w dniach światowego spięcia na tle sprawy Berlina pomiędzy wolnym światem i blokiem niewoli komunistycznej, ostatni dyplomaci niepodległej Polski solidaryzują się z dyplomatami komunistycznej okupacji i jeszcze się z tego przechwalają. Niepodobna jest wyliczyć w krótkim zestawieniu wszystkich spraw wspólnego frontu z komunistami. Poza Odrą są należy tu w pierwszym rzędzie lansowania na zachodzie legendy, że PRL jest czymś w cudzysłowie lepszym niż inne człony bloku komunistycznego i z tego względu zasługuje na poparcie i pomoc materialną. Teza pol realizmu że chodzi tu o pomoc nie dla reżimu, lecz dla narodu polskiego, jest szczególnie niekonsekwentna i jawnie demagogiczna. Gdyż w ten sam sposób o taką pomoc mogłoby zabiegać sto narodów ujarzmionych przez komunizm. Czyli wolny świat powinien by pakować bez ustanku ogromne dobra materialne zarówno do Pragi, Budapesztu, jak do Kijowa, Moskwy i Pekinu udzielać im kredytu i pomocy. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby tylko narody polski i jugosłowiański uznane zostały za coś tak o wiele lepszego od wszystkich innych. Oczywiście, że tak nie jest i nikt rozsądny w żadne poparcie dla narodu nie wierzy. Jest to właśnie wyraźne poparcie dla reżimów, co do których spekuluje się na ich rzekomym ewolucjonizmie, Rewizjonizmie, titoizmie. Tymczasem spekulacji tej zadaje kłam rzeczywistość. Blok międzynarodowego komunizmu wyzyskuje zwłaszcza Polskę Gomułki jako szczególnie udanego konia trojańskiego w infiltrowaniu Zachodu i, otrzymując na to jeszcze kredyty od tegoż Zachodu, śmieje się zapewne po cichu z jego naiwności. Teza Lenina o głuchoniemych ślepcach. Znajduje w danym wypadku wyjątkowo trafne potwierdzenie. Wypada jednak stwierdzić, że dezinformacja polrealistycznego programu odgrywa przy tym niemałą rolę. Nijaką syntezę tego programu znajdziemy w artykule byłego ministra Zygmunta Berezowskiego, ostatnio przewodniczącego Komitetu Politycznego Stronnictwa Narodowego i przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych TRJ. Na emigracji w nawiasie Dziennik Polski, 30 sierpnia 1961 roku, cudzysłów. Polska przyczynia się do ewolucji, która niezależnie od oficjalnej polityki rządów odbywa się w Europie, formując zwolna jej przyszłe oblicze. Zasiedlenie i integracja ziem zachodnich. Co uczyniło z Odry i Nysy, nie granicę wewnętrzną imperium sowieckiego, ale granicę narodu, stały opór komunizmowi, który uniemożliwia przekształcenie społeczeństwa w ludzi sowieckich. Cała postawa Polski jest cennym wkładem do polityki wolnej i bezpiecznej Europy. Jest nową formą osłaniania jej przed grożącym zalewem. Nie dywersja, przeto i nie wpychanie za pomocą represji gospodarczych do ogólnego kotła komunistycznego, ale staranne i wnikliwe rozróżnianie roli i znaczenia poszczególnych narodów za żelazną kurtyną winno być przedmiotem polityki Zachodu. Można by o tej deklaracji powiedzieć, że jest ona równie patriotyczna z inicjatywy, co fałszywa z treści. Ani jeden punkt nie odpowiada prawdzie obiektywnej. Ani Polska nie przyczynia się do ewolucji, ani odra Nysa nie przestała być granicą wewnętrzną bloku sowieckiego, ani postawa Polski nie jest wkładem do polityki wolnej, ani nie osłania przed zalewem komunistycznym, ani represje gospodarcze i wewnętrzne dywersje nie są wpychaniem do kotła komunistycznego. Ani rozróżnianie pomiędzy narodami podkomunistycznymi, od lektora wydaje mi się, że powinno być postkomunistycznymi, winno być przedmiotem polityki Zachodu, tylko wszystko odwrotnie. Tak zwany plan Rapackiego, o ile chodzi o desingagement Europy Środkowej, popierany jest pośrednio przez paryską kulturę. Pismo, skąd inąd, świetnie redagowane. I stojące na najwyższym poziomie intelektualnym. Za poparciem planu Rapackiego wystąpił też członek Kongresu Amerykańskiego Kowalski, demokrata z Connecticut. Za poparciem planu Rapackiego rozwinięta została akcja szczególnie intensywna w wielu ośrodkach Polonii Amerykańskiej, przy dużym współudziale w tej akcji pierwszego sekretarza ambasady PRL w Waszyngtonie Kmiecika. Ale plan rapackiego w jego edycji Rozbrojenia Niemiec popierany jest przez absolutną większość ośrodków polrealizmu na emigracji. Należy w tym miejscu zauważyć, że taktyka wyzyskania narodowych uczuć emigracji dla celów dywersji komunistycznej w świecie uprawiana była w myśl leninowskich zasad zawsze i w gruncie nie jest bynajmniej wynalazkiem Gomułki. Na rok przed jego dojściem do władzy. W październiku 1955 roku odbyło się w Warszawie na zlecenie partii zebranie, na którym powołano do życia Towarzystwo Łączności z Wychodźstwem Polonia. Przewodniczącym zebrania wyznaczono profesora S. Kulczyńskiego. Podkreślił on w swym przemówieniu, że cudzysłów, wśród emigracji panuje żywe pragnienie rozwijania i umacniania wzajemnej łączności z macierzą. Do nowego towarzystwa weszli m.in. tacy ludzie jak były premier rządu londyńskiego, Hugon Hanke, literaci Arkady Fiedler, Edmund Osmańczyk, poeta Antoni Słonimski, znany agent Paksu, Dominik Chorodyński, członek Rady Państwa, profesor Oskar Lange i wielu innych, których nazwiska uznano za atrakcyjne. Warszawsko-rozgłośnie, cudzysłów kraj, przeznaczona do propagandowej dywersji wśród emigrantów, ogłosiła w audycji z 1 listopada 1955 roku, cudzysłów, byłoby niesprawiedliwością twierdzić, że emigracja polska nie jest w swej masie patriotyczna, że nie czuje przywiązania do ojczyzny, że nie tęskni za nią. A w audycji z 29 lipca 1958: Wydaje nam się, że z każdym dniem wzrasta ponad granicznymi kordonami jedność kraju i polonii. Z każdym dniem coraz mniej pozostaje wzajemnej nieufności i oporów. Z zadowoleniem stwierdzamy wygasanie zimnej wojny w tych stosunkach. Razem z emigrantami troszczymy się o najżywotniejsze polskie sprawy. Nie ulega wątpliwości, że Gomułka do tego wygasania zimnej wojny przyczynił się najbardziej. I dopiero przydał całej akcji rozmach i skuteczność. Zaczęło się popieranie na zachodzie występów różnych propagandowych zespołów, przyjmowanych nieraz ze łzami rozczulenia: Mazowsza, Śląska, etc. Mimo jawnych celów agitacyjnych i identycznej akcji moskiewskiej i innych komunistycznych zespołów śpiewaczo tanecznych popieranie wystaw artystycznych z Warszawy, filmów, teatrów, naukowców, etc. Za szczególny przykład tej postawy politycznej posłużyć może uchwała powzięta na dorocznym zebraniu Związku Dziennikarzy Emigracyjnych 17 stycznia. 1959 roku. Cudysłów: Zjazd Związku Dziennikarzy, przesyła pozdrowienia kolegom w kraju pracującym w trudnych warunkach, ograniczonych możliwości wypowiadania poglądów i partyjnej komunistycznej kontroli, oraz urzędowej cenzury. Przy pobieżnej już analizie tej rezolucji, rzucić się musi w ocz jej wyjątkowe zakłamanie. Ułożona jest bowiem w ten sposób, jakoby przesyłający pozdrowienia sądzili, że dziennikarze w kraju pracują w pismach polskich pozostających jedynie pod komunistyczną kontrolą i cenzurą. Tymczasem zjazd ludzi najlepiej poinformowanych, bo właśnie dziennikarzy, wie doskonale, że cenzury pism w kraju komunistycznym nie ma, gdyż wszystkie pisma są po prostu własnością partii i rządu. Nie ma też i tak kontroli w potocznym znaczeniu, gdyż zastępuje je zwyczajnie instrukcja partyjna, że pracują w tych gazetach dziennikarze dobrowolnie. A to co piszą, jest po prostu komunistyczną propagandą i pośrednim pogłębieniem niewoli polski. Wróćmy do metody porównawczej w okresie okupacji niemieckiej. Literat polski Emil Skiwski wydawał pismo Przełom Głoszące porozumienie z Niemcami i walkę z bolszewikami. Uznany był wówczas za zdrajcę narodu i chociaż w swoim piśmie nigdy nie nazywał wkroczenia wojsk niemieckich wyzwoleniem, a okupacji niemieckiej wolną Polską, został i po wojnie unicestwiony jako literat, zniszczony, zdeptany jako człowiek, raz na zawsze i nikt nawet nie wie, czy jeszcze żyje. Podczas gdy, na przykład, wyjątkowo upodlający się literat Gustaw Morcinek, poseł na Sejm Komunistyczny, który z trybuny tego Sejmu zgłosił wniosek o przemianowanie Katowic na Stalinogród, omawiany jest w emigracyjnej prasie literackiej nader przychylnie. Przykład jeden z nielicznych dosłownie, gdyż przeciętny dziennikarz pracujący dziś w prasie komunistycznej w kraju przelicytowuje Skiwskiego w kolaboracji z okupantem wielokrotnie, a jednak, jak widzimy, zasługuje na pozdrowienia ze strony kolegów emigracyjnych. Porównanie to byłoby zbyt drastyczne, gdyby je rozpatrywać w oderwaniu od rzeczywistości, gdyż rzeczywistość nie jest taka sama. Rzeczywistość mówi nam co innego, że mianowicie... Polrealizm przestał i de facto, i de jure, uważać obecny stan polityczny w Polsce za okupację, czy to okupację komunistyczną, czy też okupację sowiecką. Jedna literatura. Szczególną pozycją w paputnictwie polrealizmu z ustrojem komunistycznym w kraju stanowi dziedzina literatury. Jest to dziedzina dla komunistów o wyjątkowej ważności albowiem właściwym terenem penetracji komunistycznej jest mniej polityka lub ekonomia, a bardziej psychika ludzka, oddziaływanie emocjonalne. Stąd zależy komunistom na wytworzeniu nastroju, a żeby literatura i nauka zachowała możliwie oblicze polskie. Wiemy, że ustrój komunistyczny wszędzie, gdziekolwiek nastaje, Przede wszystkim stara się wprzęgnąć w proces komunizacji, literaturę i naukę. Na ogół rzecz jest dobrze znana, ale pod wpływem prądów polrealistycznych przyjęto na emigracji zasadę, że w cudzysłowie komunistyczną jest tylko ta treść druków, którą kiedyś zwało się bibułą komunistyczną, czyli służąca bezpośredniej agitacji. Wszystko inne, mimo iż w Polsce Ludowej nie ma wydawnictw prywatnych, a książki wydawane są wyłącznie przez agendy partii rządu, uznano za literaturę polską. Powołanie się przy tym na analogię z polską literaturą okresu zaboru rosyjskiego jest argumentem zniekształcającym rzeczywistość. Pod zaborem rosyjskim istniała bowiem narodowa literatura polska wydawana przez polskich wydawców. A jedynie cenzurowana przez władzę, dziś wydawana jest przez władzę i przez nie postulowana, inspirowana, kierowana. Zabrakłoby miejsca na cytaty, nie pozostawiające pod tym względem cienia wątpliwości. Oto oświadczenie Gomułki na trzecim zjeździe PZPR w marcu 1959 roku. Cudzysłów. Naczelnym założeniem naszej polityki kulturalnej jest oparcie twórczości o światopogląd i metodologię marksizmu-leninizmu. Taką literaturę realistyczną w swojej formie, socjalistyczną w swej wymowie ideowej popieramy. Kierownicza rola partii polega na tym, że socjalistyczne ideały i naukowy światopogląd winny inspirować treść twórczości literackiej. Odmawiamy i będziemy odmawiać publikacji takich utworów, które stanowią oręż politycznej propagandy sił antysocjalistycznych. Chcemy sztuki, która w artystycznej postaci obrazować będzie proces kształtowania się nowych socjalistycznych stosunków społecznych i przemian w psychice człowieka. Główne zadanie partii na froncie kultury w chwili obecnej. To walka o wyeliminowanie do końca wpływów antysocjalistycznych tendencji twórczych, gdyż stanowią główną przeszkodę w rozwoju socjalistycznej polskiej kultury. To chyba wystarczy. Naturalnie w szerokim wachlarzu zakreślonego programu muszą się trafić pojedyncze książki cenne i w oderwaniu o cechach normalnej literatury polskiej. Należy to poniekąd do postulatu komunistycznej infiltracji. Nie jako poszczególne w cudzysłowie książki, jednak, ale jako całość, literatura ta stanowi literaturę komunistyczną. Podobnie jak w Sowietach, nie ma literatury rosyjskiej, a jest wyłącznie literatura sowiecka, I jako taka przyjęta i oceniona była przez dziesiątki lat na Zachodzie. To też słusznie na tym samym trzecim zjeździe, Leon Kruczkowski, literat i członek CK Partii, oświadczył w imieniu literatury w kraju: cudzysłów istniejąca literatura socjalistyczna, jako całość, jako określony kierunek dynamiki twórczej, coraz bardziej jest obca twórczości burżuazyjnej. Tymczasem Wbrew tym oczywistym faktom, właśnie na polu literackim doszło do zupełnego uzgodnienia poglądu pomiędzy polrealizmem i komunizmem, na jedność literatury polskiej w kraju i na emigracji. Jednocześnie, za pośrednictwem literatury, otwarła się najskuteczniejsza bodaj droga do penetracji komunistycznej na zachód. Po Gomułkowskim październiku, wielu literatów emigracyjnych poczęło tak pisać. By uzyskać możliwość drukowania w kraju i możliwość tą uzyskało. Rozgłośnia komunistyczna, kraj, w audycji nadanej 20 lutego 1958 roku, godzina między 7.30 a 8.00, w bardzo pochlebnych słowach wypowiedziała się o literaturze emigracyjnej. Cudzysłów: Sztuka tworzona przez artystów emigrantów. Tylko w niewielkim stopniu jest sztuką angażującą się przeciw sytuacji ideowej i ustrojowej panującej w Polsce. Te powieści, te wiersze są u nas publikowane, są czytane, nie są w żaden sposób wrogie. Więc co w końcu warunkować będzie pozycję emigracyjnego artysty, emigracyjnego pisarza? Sztuka jego nie jest sztuką inną od tej, jaka powstaje w Polsce. Z wyjątkiem książek, tu lektor pozwoli sobie na śmiech, śmiech, Józefa Mackiewicza, w innych dziełach nie znalazła swego wyrazu żadna zasadniczo nam wroga postawa. Delegowany z Warszawy na 30. kongres pen klubu we Frankfurcie, Michał Rusinek, w ten sposób scharakteryzował stosunki pomiędzy pisarzami emigracyjnymi i literatami komunistycznej Polski. Cudzysłów. W czasie tych spotkań odnawialiśmy dawne przyjaźnie i zawierali nowe. Przy czym rozmowy z pisarzami emigracyjnymi, z Kazimierzem Wierzyńskim, Aleksandrem Janta Połczyńskim, Majewskim, należały do najbardziej ciekawych. Zresztą od paru lat tak bywa, że goście kongresowi widują Polaków z tej i tamtej strony zasiadających do jednego stołu, nawzajem się szanujących. Co potwierdzają choćby kroniki kongresowe, które nie zanotowały dotąd ani jednego wypadku, by pisarz z Polski lub pisarz Polski z emigracji nawzajem przeciwko sobie na Kongresie występowali. Życie Warszawy, 11 sierpnia 1959 rok. O nastrojach tworzonych przez literackie sfery pol na emigracji świadczyć może korespondencja z Londynu. S. Niekraszowej zamieszczona w ostatnich wiadomościach Mannheim 3 listopada 1959 rok. Cudzysłów Staraniem Związku Literatów i Dziennikarzy, Związku Studentów Niemal co czwartek w Instytucie Imienia Generała Sikorskiego w Londynie wybitni goście z kraju wypowiadają swoje utwory literackie czy eseje. Sala Instytutu Generała Sikorskiego nie może pomieścić tłumu publiczności. Korytarze i schody zapełnione spragnionymi kontaktów intelektualnych z krajem. Natomiast solidarną furię, zarówno ze strony komunistycznej z Warszawy, jak pol realistycznej na emigracji, wywołuje każda próba nazwania literatury krajowej po imieniu. Tak, na przykład rozgłośnia kraj, nadała 10 lipca 1958 roku. Cudzysłów. Londyńskie wiadomości rozpisały ankietę, pisarze emigracyjni, a literatura krajowa. Niemal wszyscy odpowiadający opowiadają się za ograniczoną jednością literatury polskiej przeciwko podziałowi na emigracyjną i krajową. Niemal wszyscy. Bo oczywiście Józef Mackiewicz stwierdza, że nie jesteśmy literaturą polską, tylko komunistyczną. Ale w ustach byłego współpracownika propagandy hitlerowskiej to zupełnie normalne. A w kilkanaście dni później, 29 lipca 1958 cudzysłów, Nie chodzi o kasus, Józef, nie chodzi o kasus, Józef Mackiewicz, personalnie. Wypowiedź Józefa Mackiewicza interesuje jako problem, jako zagadnienie szersze, aniżeli suma poglądów politycznych, skąd inąd świetnego pisarza. Chodzi mianowicie o pewien możliwy punkt widzenia, o pewną zasadę oceny zjawiska, którą uważać można za absurdalną, szkodliwą i antyintelektualną. Zaś podobną wypowiedź w ankiecie emigracyjnej dziennika polskiego redaktor działu literackiego i prezes Związku Pisarzy Polskich na Emigracji oświadczył, cudzysłów: Wśród zamieszczonych dzisiaj odpowiedzi znajdą czytelnicy również odpowiedź Józefa Mackiewicza. Pan Mackiewicz zdaje się zaliczać całość produkcji literackiej w kraju do literatury komunistycznej. Ten jego osąd jest tak oczywiście błędny i nie waham się użyć tutaj surowego określenia tak karykaturalny, że, jak sądzę, nie warto podejmować z nim polemiki. Dziennik Polski, 25 stycznia 1961. Obalać czy poprawiać? W zajętym przez polrealizm stanowisku politycznym nieraz dużą rolę odgrywają też ośrodki migracyjne, które wytworzyły zespoły polskie na służbie mocarstw zachodnich. Chodzi tu o zespoły występujące pod firmą politycznego oblicza polskiego, a będące w rzeczywistości tylko agendą polityki zagranicznej obcej, głównie amerykańskiej. Do takich należy, na przykład, potężny aparat Free Europe. Komitetu i jego rozgłośni radiowej. Fluktuacje, któremu ulega, zależą od fluktuacji amerykańskiej polityki zagranicznej. W zasadzie więc te polskie zespoły nie wchodzą w rachubę jako niezależne stanowisko polskie i winny być odniesione do stanowiska amerykańskiego względnie mocarstw zachodnich. W praktyce natomiast mają niewielki wpływ wewnętrzny. Głównie w dziedzinie ewoluacji zdarzeń i sytuacji w Polsce, w dziedzinie informacyjnej i rzeczoznawczej. Jeśli chodzi o działalność radiostacji zachodnich w językach bloku komunistycznego, m.in. w języku polskim, to niewątpliwie w sumie przynoszą więcej pożytku niż szkody. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że duży pożytek przez sam fakt nadawania wiadomości. Które w sieci komunistycznej są notorycznie ukrywane lub zniekształcane. Trudno sobie nawet wyobrazić, do czego by dojść mogło, gdyby ludzie pod komunizmem pozbawieni byli tej trochy prawdziwych wiadomości ze świata, które dziś otrzymują z zachodu. Nawet skromna opozycja, którą się nadaje przez eter w okresach beznadziejnej koegzystencji. Stanowić może niejaki promek dla ludzi po tamtej stronie. Dlatego audycje te są przez system komunistyczny, nie tolerujący absolutnie żadnej opozycji, konsekwentnie zagłuszane. W roku 1948 istniało w bloku komunistycznym 100 stacji zagłuszających, w rok później 150. W 1950 było ich 1000 na przełomie lat 61-62 Istniało 2,5 tysiąca stacji zagłuszających, zbudowanych nakładem w przeliczeniu 250 milionów dolarów, o rocznym budżecie około 100 tysięcy dolarów. Inaczej natomiast, jeżeli chodzi o tendencję polityczną, polityka mocarstw zachodnich, a zwłaszcza Ameryki, spekuluje, jak wiadomo, na titoizm gomułkizm rewizjonizm ewolucjonizm. Dla uzasadnienia tej optymistycznej tezy, potrzebują stałego dopływu informacji, a raczej dezinformacji, które by słuszność tej spekulacji potwierdzały. Inaczej nie mogłaby prowadzić dotychczasowej polityki zaangażowania w koegzystencję. Otóż w tym wypadku, wymienione zespoły polskie stanowią dla nich poważne źródło potwierdzające powszechny Wishful Thinking polityczny. Nie tylko dlatego, że wprzęgły się w dezyderaty swych chlebo i mocodawców, ile wskutek przejęcia polrealistycznej wykładni, która w znacznym stopniu, a w odniesieniu do komunistycznej Polski prawie bez reszty, pokrywa się z postulatem pokojowej koegzystencji. Któryś z komunistycznych emisariuszy zagranicznych użył raz argumentu cudzysłów nie można jednocześnie chcieć coś obalać i poprawiać. Zupełnie słuszna uwaga albo albo. Albo się reprezentuje wroga ustroju komunistycznego, albo lojalnego opozycjonistę. Zdaje się, że polrealizm definitywnie wybrał to drugie nie obalać komunizmu w Polsce, lecz go ewolucyjnie poprawić. W sumie otrzymujemy obraz kompromisu pokrywający się we wszystkich głównych tezach z tezami paputnictwa tych nacjonalistów, którzy 40 lat temu dali się omamić przez taktykę pierwszego nacjonal-komunizmu w wydaniu leninowskiego nepu. Analogiczna w zasadzie jest i, w cudzysłowie, baza, na której głównie udało się oprzeć leninowi nadbudowę swego nacjonal-komunizmu. Przypomnijmy sobie wnioski, jakie wyciągnął on z historycznego doświadczenia, że nacjonalizm postawiony przed wyborem pomiędzy sojuszem z sąsiednim nacjonalizmem przeciw bolszewizmowi czy z bolszewizmem przeciwko sąsiedniemu nacjonalizmowi, z reguły opowiadał się przy tej ostatniej alternatywie. W odniesieniu zatem do dzisiejszego polerealizmu Dawny antagonizm białoruskich i ukraińskich nacjonalistów względem Polski o odzyskanie zachodniej Białorusi i Ukrainy zastąpił polski antagonizm względem Niemiec. Stąd prowokacja komunistyczna stara się ten antagonizm podsycić i utrzymać go w emocjonalnym wrzeniu, możliwie w stanie tego kompleksu, który zrodził się w latach krwawej okupacji hitlerowskiej. Koniec rozdziału.